Cześć, witam was serdecznie w kolejnej dobrej bitwie i w kolejnym kontrowersyjnym materiale, w którym wyrażę swoją opinię na temat czołgu T-34-1. Czołg, który przez wielu graczy jest uważany za maszynę bardzo dobrą, dla mnie jest po prostu kupą złomu. Naprawdę, nie lubię tego czołgu, nie lubię jego wad, a wad ma mnóstwo. Także porozmawiajmy. Pierwszy olbrzymi zarzut tego czołgu to jest czas celowania. To jest na papierze prawie 3 sekundy na meta. Dla mnie to jest dyskwalifikacja i po prostu zabiera to przyjemność z gry. Taki czas celowania na medzie to jest po prostu dramat. Celność w ruchu, taka, którą powiedzmy sprawdziłem w czasie grania, jest według mnie fatalna. Nie wiem, jak tam jest na papierze. Mobilność jak na meda niestety nie zachwyca. Opuszczanie minus 5 stopni to też jest dramat. Generalnie co jeszcze? To jest czas celowania. Oczywiście skupianie, strzelanie, trzeba strzelać na połowie skupieniu, bo 3 sekundy to jest czas, w którym raczej już wrogowie nas po prostu zabiją. I generalnie ja na tym medzie, ponieważ tak, ani nie da się nim strzelać za bardzo w ruchu, ani nie da się nim za bardzo strzelać z daleka, ponieważ nie dość, że ma słabą celność, chyba 0,42, to jest naprawdę słabo, plus czas celowania prawie 3 sekundy, no to ja po prostu preferuję na nim grę bardzo agresywną, ponieważ jedynie z bliska można coś trafić, ale jak widzieliście, nie trafiłem z metra, więc trzeba taranować. Generalnie czołg, który ja z przyjemnością sprzedam. Zrobiłem na nim chyba za 2 albo 3 masterki, ale co z tego, skoro nie sprawia mi frajda na nim granie. No ale wiecie, jak to jest w WoCie, tak? Jednej osobie czołg się podoba, druga ten sam czołg ocenia jako tragiczny, także trzeba z tym żyć, tak? Ja oczywiście szanuję osoby, które lubią ten czołg, ale również należy szanować mnie, który tego czołgu nie lubi. Dobra, skupiamy naprawdę dramatycznie długo. Plus. Ma ten czołg według mnie dwa plusy. Pierwsze to jest obrażenia na strzał. 250 jak na meda tieru 7 to jest naprawdę dużo i jest to fajne. A drugi atut jest twarda wieża. Tylko niestety ta twarda wieża w połączeniu z brakiem opuszczania nadaje się na tylko specyficzne tereny. I można bardziej nim walczyć po prostu w zwarciu niż jakoś tam specjalnie wykorzystywać górki. Także ja tym czołgiem gram dosyć agresywnie, jeśli jest taka możliwość, co w tej bitwie zobaczycie. Także na razie wjechałem sobie samotnie na flankę. Oczywiście jakiekolwiek próby strzałów to naprawdę jest słabo. Czołg ma niezłe kamo, jak na meda. Dobra, będziemy teraz skupiać na tego T-29. Wydawać by się mogło w tej bitwie, że ten czas skupiania nie jest taki zły. Natomiast tak, przeładowanie to jest 6 z hakiem. I przy czasie skupienia 3 sekundy, no to musimy tak naprawdę chwilę po strzale już zacząć skupiać, żeby w ogóle cokolwiek trafić. Także ja nie lubię, wolę czołgi akurat medy, które skupiają długo i bo trzeba nim manewrować, trzeba strzelać w ruchu, trzeba robić jakieś akcje dywersyjno-zaczepne, wychylić się, strzelić szybciutko, uciec, a w tym wypadku, dobra, skupiamy. Raz, dwa, trzy. Skupianie 3 sekundy na medzie to jest fatalne, fatalne. No dobra, ale zobaczmy sobie teraz na bitwę. Tak jak mówiłem, preferuję na nim agresywny styl, także taki też tutaj za chwilę będzie pokazany. Stwierdziłem, że nie będę się strzelał, bo jeszcze nie trafię, także spróbuję po prostu ten czołg objechać, podpalić może. Jak widzicie, mobilność, no szału nie robi. Robi wielkie kółka. Tutaj ten T-29 po prostu daje ciała, nie, to nie jest pokazane moc tego czołgu, tylko T-29 się zagubił w swoich manewrach. 2200 obrażeń, 3 fragi, 9 do 5. Nie będziemy się pitolić, trzeba nim po prostu podjechać blisko. Zobaczcie, jak to strzela w ruchu, po prostu nie trafia w ogóle. Wyjeżdżam teraz na dwa czołgi, trzeci z prawej strony, mam to gdzieś. Atakuję, trafiony w ruchu, plus podpała, fajnie. Teraz próba gry w zwarciu na wieżę może przyniesie taki skutek. Trzeba się oczywiście odsunąć solidnie, żeby opuścić dział, bo inaczej się nie da. 4 fragi, 2800 obrażeń. T-44 również tutaj się zagubił. Wykorzystuje to.
Już nie mówiąc, że na dziewiątkach ten czołg, tu, o Jezu, to jest dopiero kupa. Trafienie w ruchu, zaprzeczenie moich słów, także trafił w tej bitwie w ruchu. Ale naprawdę, trzeba blisko podjechać, żeby tak się stało. Zapomnijcie o celności typu działa niemieckie. Ten czołg tego nie potrafi. 4 fragi, 3100 obrażeń. Na szczęście go kończę. Podobno następca jest jeszcze gorszy, także już nie mogę się doczekać. Oczywiście strzał w ruchu bez szansy. Ponieważ podobno ma to samo działo, jest tak samo słaby, tylko że losuje go na dziesiątki. Także super. 5 fragów, 3317 obrażeń. 13.7, próba jeszcze znalezienie T-54 Mod 1 lub Tygrysa P. Także jeśli byście mnie zapytali, czy warto iść w tą linię, no to chyba na razie nie. Przynajmniej do tego czasu te czołgi jakoś dużej frajdy nie sprawiają. 8 podobno słaba. Co będzie dalej, nie wiem, zobaczymy. Duże obrażenie na strzał na pewno, ale pewnie inne wady. Także linia bardzo specyficzna. Dla jednych może być przyjemna, dla innych nieprzyjemna. Dla mnie średnio przyjemna. No i generalnie czas skupiania jest taki, że czołg zdąży uciec. Także olewam sobie tego T-54 i wyjeżdżam na Tygrysa, żeby samotnie się z nim tutaj rozprawić. Trafienie, no ale jak widzicie, muszę podjechać blisko, żeby go trafić. W innym wypadku jest to problematyczne. Twarda wieża oczywiście pozwala nam na takie pojedynki, jak wróg spanikuje i źle trafi, to jest szansa. No i wykańczamy 6 frag, 3000 ponad 800 obrażeń, także wynik przyzwoity. Tak jak mówię, on jest do agresywnej gry, trzeba podjechać blisko, strzelić, skleić się, objechać, to jest wtedy jest przyjemne. Jakiekolwiek takie próby medowania, wychylania się szybkich strzałów są kompletnie spalone, ale też, żeby grać tak agresywnie, trzeba po prostu dobrego losowania. Na dziewiątki raczej nie wyjedziemy sobie, czy na jakieś heavyki. Tutaj sobie pozwoliłem, ale też mogło to się skończyć różnie. 14.10, czekamy aż zabiją tego T-54 Mod 1. Ja nie opuszczę, a jak opuszczę, to zanim skupię, no to zabili. Właśnie, o to chodzi. Dobra, obejrzyjmy sobie screeny. Wpadła masterka, wpadła pierwsza odznaka biegłości, druga na pewno nie wpadnie, bo go sprzedam. Duży kaliber oraz specjalista. 3850 obrażeń, 6 fragów, naliczyło ładnie expa, bo prawie 1500, ponieważ sam sobie jechałem do przodu i atakowałem. 3 km przejechane, 6 otrzymanych trafień, 2 przebicia, 4 bez przebicia, zarobek około 40 tysięcy z kontem premium. Amunicji premium nie używałem, nie było potrzeba. Także dzięki za obejrzenie, widzimy się w kolejnych materiałach. Cześć!